daje nam kilka możliwości, jeżeli chodzi o sposób szczepienia dziecka. Ważne jest to, że dziecko powinno być szczepione w przychodni, do której jest zapisane, pod okiem lekarza, który kwalifikuje do szczepienia. Mamy możliwość szczepienia oczywiście szczepieniami bezpłatnymi, ale od pewnego czasu są dostępne na rynku szczepienia tak zwane skojarzone. Są to szczepienia wieloskładnikowe, na przykład 5 w jednym lub 6 w jednym. Dzięki takim szczepieniom dziecko otrzymuje w jednej dawce, w jednym szczepieniu, przy jednym ukłuciu całą ilość szczepień, które normalnie dziecko dostawałoby w kilku ukłuciach. Jest to o tyle korzystne, że szczepienia te nie traumatyzują tak dziecka, a w sytuacji, gdy zdecydowalibyśmy się na przykład, żeby zrobić dziecku szczepienia te dodatkowe zalecane, dziecko dostawałoby znacznie większą ilość nakłuć, co tak naprawdę jest też trudne do wykonania technicznie. W Polsce do szczepień bezpłatnych, tych obowiązkowych, zaliczamy szczepionki przeciwko gruźlicy, WZW typu B, błonica tężec-krztusiec, odra świnka-różyczka, poliomielitis i hemofilus influenza typu B. Natomiast do szczepień zalecanych, które są odpłatne, zaliczamy szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, przeciwko pneumokokom, przeciwko meningokokom, przeciwko brodawczakowi typu ludzkiego HPV, przeciwko ospie wiecznej. Zarówno pneumokoki, jak i meningokoki to takie dwa hasła, które od pewnego czasu bardzo promowane są w telewizji. I na pewno nie jest to żadnego rodzaju chwyt marketingowy, który mógłby się wydawać, że faktycznie firmy farmaceutyczne tutaj się starają przeforsować tego typu szczepienia. Te szczepienia są zalecane przez ekspertów w dziedzinie szczepień i może po kolei, bo pneumokoki, czyli tak naprawdę choroby wywołane przez streptokokus pneumonię, to choroby takie jak chociażby zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i infekcje górnych dróg oddechowych. To są to ciężkie powikłania po takiej chorobie. Dziecko bardzo często musi być leczone w szpitalu i wiąże się to z dużymi powikłaniami zdrowotnymi dla dziecka w przyszłości. Druga grupa szczepionek, czyli meningokoki, są to choroby związane z kolei z infekcją głównie układu nerwowego, w szczególności mózgu i móżdżku. Meningokoki, czyli Neisseria meningitidis, to jednostka chorobowa, która związana jest z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem mózgu i niejednokrotnie zapaleniem móżdżku, co z kolei wiąże się również z bardzo ciężkimi powikłaniami już neurologicznymi dla takiego dziecka. W Polsce, jeżeli chodzi o serotypy zachorowań na meningokoki, tak naprawdę mamy głównie dwa, typu B i typu C. Ostatnimi czasy pojawia się również podtyp Y, który związany jest z podróżowaniem Polaków na świecie. On jest zauważany głównie na razie w Szwecji i w Skandynawii, ale zaczyna coraz częściej trafiać do Polski, dlatego warto rozważyć te szczepienia zarówno przeciwko pneumokokom, jak i meningokokom z uwagi na bardzo ciężkie powikłania, które mogą niestety wynikać z tych chorób.